Siemanko, jestem Ktof, jestem właścicielem poznańskiego studia Kacing. W jakim stylu dziarasz? Tatuję raczej w ignorancie, chociaż on jest często przemalowany takimi kartonowymi elementami, a z kolei do wykonania samych dziarek używam technik bardziej oldschoolowych, tradycyjnych, także te tatuaże nie można ich jednoznacznie zdefiniować. Ta stylowa jest wypadkową jakichś powiedzmy 3-4 innych styli ze sobą zmieszanych, wykorzystane są różne techniki i tak to wygląda. Jak długo dziarasz? Profesjonalna praca w studio zaczęła się w 2016 roku. Wtedy też w sumie otworzyłem swoją pracownię jeszcze pod Poznaniem. Natomiast pierwsze tatuaże to są gdzieś czasy mniej więcej z 10 lat temu. I to są jeszcze czasy oczywiście undergroundowe. Czym się interesujesz poza dziaraniem? W ostatnich latach taką największą pasją poza tatuowaniem i poza szeroko rozumianym sztuką powiedzmy, no jest jiu-jitsu. To trenuję sobie już 5 albo 6 lat, jestem na purpurowym pasie i muszę powiedzieć, że fajnie to gdzieś porządkuje i daje taką odskocznię od tatuażu, od życia codziennego. No ten sport gdzieś zawsze towarzyszył mi przez całe życie i w sumie to była taka naturalna kolej rzeczy, że po prostu na dorosłość wybrałem sobie trochę inny sposób. Co lubisz dziarać najbardziej? No najbardziej lubię moje serduszka. Jest to temat, który w tej chwili tatuuję praktycznie codziennie i sprawia mi to bardzo dużo satysfakcji, ponieważ jest to stricte mój wzór jakby obmyślany przeze mnie. Oczywiście w różnych interpretacjach, w różnych sytuacjach, no, ale myślę, że te serducha najbardziej, gdzieś jakieś rzuty haczące o stylówę graffiti, to też bardzo przyjemnie się tatuuje. Lubię też nietypowe miejsca, cięższe albo po prostu bardziej odważne. Jakie były twoje początki? Zaczynałem jak każdy w undergroundzie. Poszedłem na pierwszą dziarę, którą zresztą tu mam już zakrytą i jak zobaczyłem, jak gość ją robi, no to wiedziałem, że coś tam nie do końca gra z nim. Ten tatuaż nie był idealnie prosty i tak dalej. No i gdzieś tam też dużo w międzyczasie oczywiście jako mało lat rysowałem. Dlatego taką naturalną koleją rzeczy było to, że twierdziłem, że w sumie fajnie by było to robić, ale robić na pewno dużo lepiej niż on. No i wtedy jakoś zacząłem to kleić tak sobie, że kupiłem jakiś pierwszy sprzęt. Oczywiście chiński, oczywiście nie umiałem go ustawić i w ogóle. No i gdzieś tak metodą prób i błędów dochodziłem do tego momentu, że mogłem tatuować też obcych, nie tylko ziomków i nie tylko najbliższych. Zaczynałem w domu, potatuowałem troszeczkę w domu, jak już ten skill pozwalał na to, żeby tatuować obce osoby za pieniążki, no to nie mogę powiedzieć za pieniążki. Podobno to jest pech. Za pieniądze. No to wtedy już normalnie otworzyłem studio i ta praca była dużo bardziej taka legalna i profesjonalna. Jaka była twoja pierwsza dziara, którą wykonałeś? Na kimś, rozumiem. Dokładnie tak. To był napis art za uchem, tutaj. Robiłem to mojej koleżance, a w zasadzie koleżance z klasy mojej dziewczyny. I robiłem to oczywiście no, na chacie. Natomiast nie była to w ogóle pierwsza dziara, jaką zrobiłem, ponieważ pierwszą zrobiłem na sobie, a drugą zrobiłem na swojej dziewczynie. Jakby to była pierwsza osoba obca przychodząca na tatuaż, jakby z jakiegoś tam polecenia powiedzmy. To jaka była pierwsza dziara, którą wykonałeś na sobie? To jest ta dziarka. Ona już niestety w tym czasie jest troszeczkę zepsuta. Jest to hasło Walta Disneya, if you can dream it, you can do it. W sumie całkiem aktualne, pod wieloma względami. Aczkolwiek myślę, że teraz zupełnie inaczej bym poukładał ten wzór. Tatuowałem sobie go sam, myślę, że około 7-8 godzin, bez przerwy praktycznie. Skończyło się to prawie omdleniem, bo zrobiłem to oczywiście na kanapie, na której też spałem, więc jak zemdlałem, to dłuższy czas pewnie byłem nieprzytomny. W każdym razie obudziłem się z ciężką gorączką i z ciężkim bólem głowy, że no, że mogło to wyglądać jeszcze trochę inaczej, ale i tak nie jest za. Co lubisz w kaligrafii najbardziej i skąd ta zajawa? To Filona musicie zapytać, skąd ma zajawę na kaligrafię. A ja w kaligrafii najbardziej lubię to, że Filon ją robi. Co poradzisz osobom, które dopiero zaczynają? Ale tatuować? Tak. Nie róbcie tego. Kurczę, myślę, że już jest trochę za późno na to. Generalnie inaczej, może nie jest za późno, ale dużo więcej to będzie was kosztowało niż mnie to kosztowało i wszystkich innych. Wydaje mi się, że złote czasy wchodzenia w branżę tatuażu już minęły, a jeżeli chcecie to robić poważnie i dobrze, no to na pewno nie róbcie tego do końca na własną rękę i starajcie się mieć jakiegoś mentora, osobę, która będzie was nadzorowała. Najlepszym miejscem do nauki tatuażu jest studio tatuażu. No i nie dajcie sobie mówić, że jakaś tam mała pracownia, że coś, ona czegoś was nauczy, ale nie dostaniecie całej tej wiedzy, całego tego know-how tego zawodu po prostu. Co najbardziej lubisz w tatuowaniu?
Ja bardziej lubię chyba w tatuowaniu to, że to jest praca kreatywna, że zawsze gdzieś tam można przemycać swoje jakieś pomysły i swoje zajawki na, no, na czyjąś skórę. Fajne jest to, że ktoś chodzi z tym tatuażem, fajne jest to, że na ulicy możesz gdzieś spotkać swój tatuaż. Kiedyś słyszałem i oglądałem taki wywiad z gościem, który był graficiarzem i mówił, że najfajniejsze, co właśnie jego jakby urzeka w graffiti, to jest to, że idzie sobie ulicą, widzi swój jakiś tam mural, inni ludzie też go widzą i też go podziwiają. No to z tatuażem jest bardzo analogicznie. Uważam, że bardzo fajnym jest to, jeżeli spotkasz kogoś później na ulicy, kto ma twój tatuaż, on się tym jara, ty się tym jarasz, jarają się też ludzie dookoła tym. No to jest bardzo fajne uczucie i bardzo polecam go kiedyś doświadczyć. Trzech twoich ulubionych artystów. Jeżeli mówimy tylko o tatuatorach, to takim myślę na pewno jest Davy Blows. Polecam sobie go obczaić. To jest gościu, który lata praktycznie po całym świecie, aczkolwiek gdzieś tam na chyba najbardziej zwiedza mimo wszystko Azję i ma fajne takie kartonowe podejście, tradycyjną stylówę mimo wszystko, ale z takim nowym kartonowym sznytem. Graffiti też bardzo często towarzyszy gdzieś, jakby idzie dostrzec to w jego pracach. Uważam, że to jest w Polsce na pewno taki top gość. Bardzo lubię też na przykład Lugo Sisa, to jest gościu z Mediolanu. Jest to graficiarz, jest to gość, który robi swoje jakieś tam określone postacie. No nie ukrywam, że też jest dla mnie jakimś wyznacznikiem tego, co jest aktualnie w tej chwili fajne. Jest to osoba na pewno warta do jakichś tam, może nie naśladowania, ale gdzieś do obserwowania i do jarania się tym, co robi, bo to też bardzo inspirujące. I myślę, że trzecią taką postacią, myślę, że mógłby być Ami James na przykład. Jest to gość, którego gdzieś tam, od którego się zaczęła w sumie w jakiś sposób moja kariera z tatuażem. Oglądałem Miami, jak pewnie większość z was, i on był tam głównodowodzącym w tamtym studiu. Jest gościem, który ma bardzo dobre podejście, jeśli chodzi o szanowanie struktur tatuażu, jeśli chodzi o szanowanie tradycji tatuażu, ale przy tym wszystkim ma fajnie biznesowe podejście też. No i jest ogólnoświatową w tej chwili sławą, jeśli chodzi o tatuaż. Jaką maksymą kierujesz się w życiu? Właśnie tą. If you can dream it, you can do it. Nie, ale tak na serio, to obok mam jeszcze skrypa pa, to może tam. Nie, no myślę, że if you can dream it, you can do it, to jest dosyć takie, może trochę oklepane i dosyć frajerskie hasło, ale jak sobie zastosujemy je do różnych sytuacji w życiu, to myślę, że to jest bardzo, bardzo trafna maksyma i myślę, że śmiało można to przyporządkować, że gdzieś tam towarzyszy mi w życiu codziennym. Co gdyby nie rap? Chyba nie wiem, pop może. Co chciałbyś wytatuować najbardziej? Chciałbym chyba zrobić taki, na zasadzie takiego garniturku tatuażowego, tylko zrobić go na przykład w interpretacji mojej z serduchami. Tylko do tego musiałby być model, który by miał totalnie czyste ciało, który mógłby oddać je w 100%. No i fajnie by można było zobrazować na jego całym ciele w sumie różne scenki. Raczej taki wydźwięk humorystyczny, ale utrzymany gdzieś tam, powiedzmy, w jakimś takim właśnie ignorancko oldschoolowym klimacie. Najśmieszniejsza sytuacja w twojej karierze? Kurczę, studio tatuażu jest naszpikowane generalnie śmiesznymi sytuacjami, a jeżeli tak nie jest, to uważam, że coś tam tracimy i że coś nie gra. Ciężko przywołać jedną taką sytuację, ale przerabialiśmy już wszelkiego rodzaju patenty z laniem czarnego tuszu na przykład do świeżych rękawiczek nitrylowych. Później ktoś wyciągał ją z opakowania, wsadzał rękę, a tam cała czarna ręka, taka żałoba za paznokciami przez tydzień w ogóle. To była śmieszna akcja. Myślę, że też dużo mamy takich akcji i śmiesznych sytuacji, których nie do końca mógłbym opowiedzieć. Najdziwniejsza dziara, jaką zrobiłeś? No właśnie, zależy, co rozumiemy przez pojęcie dziwna. Najbardziej kontrowersyjna to nie do końca może dziwna, ale uważam, że kontrowersyjne dziary są takie, które wzbudzają najwięcej emocji i one mogą gdzieś tam pasować do tego pytania. No ale w pewnym momencie jakby ta granica dobrego smaku w kontrowersyjnych dziarach została przesunięta tak daleko, że w tej chwili ciężko mi uznać jakąkolwiek za dziwną. Kim chciałeś zostać, jak byłeś mały? Pomysłów było dużo, zaczynałem od piłkarza, ponieważ tą piłkę nożną trenowałem i z takim przeświadczeniem żyłem do nastoletniego wieku. Później już wiedziałem, że prawdopodobnie z piłki nic nie będzie, więc trzeba obrać jakąś alternatywę. Uderzyłem głównie wtedy, pamiętam, w rysowanie, gdzieś tam miałem pomysł, żeby zostać architektem. Przez chwilę miałem pomysł, żeby studiować prawo, to było pod wpływem jakiegoś z kolei, nie wiem, serialu czy czegoś takiego i w ogóle. Aczkolwiek, no, czas pokazał, że jednak to rysowanie gdzieś tam
siedziało mi najbardziej. Czy dziara musi mieć znaczenie? Myślę, że zupełnie nie. Jeżeli coś jest dla kogoś ważne i na tyle, żeby sobie to wytatuować, no to go for it. Generalnie uważam, że nikt nie ma prawa ci powiedzieć, że nie możesz tego wytatuować, czy bo coś tam, bo to nie ma znaczenia. Jak ci się podoba, jak jest estetyczne, jak jest dobrze wykonane, no to dlaczego masz nie mieć takiego tatuażu? Jaka jest twoja najlepsza cecha, z której jesteś najbardziej dumny? Kurczę, myślę, że lojalność. I to taka lojalność, którą ja postrzegam wielowymiarowo. Uważam, że lojalność względem drugiego człowieka jest wartością nadrzędną. Jaką dałbyś radę swojemu przyszłemu klientowi? Jeżeli miałoby to dotyczyć bezpośrednio przygotowania do zabiegu, tatuażu i tak dalej, to bardzo polecam być po prostu w dobrej formie, dobrze najedzonym, wyspanym. Miejsce powinno być, które tatuujemy, powinno nie mieć zmienionych jakichś tam obszarów typu krosty, typu jakieś zadrapania, coś takiego, więc dbajmy o to miejsce, możemy je troszeczkę nawilżać też. Na pewno ta skóra będzie lepiej przygotowana pod przyjęcie tuszu. Czy zrobiłbyś tatuaż w miejscu intymnym? Kurczę, zdarzało się niejednokrotnie już robić takie tatuaże. Gdzieś tam z górki łonowe, piersi nie są naprawdę w tej chwili już niczym nadzwyczajnym, więc jak najbardziej zrobiłbym. Myślę, że nawet jakby facet przyszedł, to nie miałbym z tym problemu, bo to miejsce jak każde inne. Czy tatuaże bolą? No właśnie, to jest pojęcie bardzo względne i uważam, że generalnie tatuaże bolą, a jeżeli ktoś mówi, że nie bolą, to nie miał wystarczająco dużego i długiego tatuażu generalnie. Tatuaże bolą, na pewno je odczuwamy w jakiś sposób, niektóre miejsca tolerujemy lepiej od innych, ale tak czy siak trzeba się liczyć z tym, że mimo wszystko będzie to bolało i będzie to sprawiało jakiś dyskomfort przez dłuższy czas. Często dochodzą też takie kwestie jak na przykład opuchlizna po tatuowaniu, czy gdzieś tam, nie wiem, jakieś alergia na dermalize czy coś tam, no to wtedy w ogóle możemy sobie jeszcze przedłużyć jakby festiwal bólu i wszystkiego. Aczkolwiek dobrze pielęgnowany tatuaż, dobrze wykonany tatuaż, pamiętajcie, że nie ma prawa się nic im dziać i tyle. Ile centymetrów? Tatuaż powinien mieć czy to? taki. Skąd pomysł na studio? Pomysł na studio wypłynął głównie chyba od mojego ojca i za co jestem mu w dzisiejszej sytuacji bardzo wdzięczny. To on mnie zmotywował, że może warto by było pomyśleć o czymś swoim i o rozwijaniu się w kierunku tatuatora. Uważam, że nie zawsze jest to dobra droga, żeby od razu otwierać studio. W moim przypadku się to opłaciło i no jest okej. Okay. Jakby pomysł ja miałem i gdzieś tam jakby ja do niego dojrzewałem, natomiast w realizacji w takim kopnięciu w tyłek pomógł mi szczególnie właśnie mój ojciec, no i moja żona. Jaka była historia studia? Znajdujemy się w tej chwili w czwartej lokalizacji studia, czyli na backstage'u. Dodatkowo mamy pierwsze studio, które jest jakby drugim lokalem. Natomiast wcześniej były już dwa inne lokale, które opuszczaliśmy ze względu na jakiś tam rozwój. Pierwszy lokal to moja pracownia na Plewiskach pod Poznaniem. No to był bardzo mały lokal, to była w zasadzie mała dobudówka 30-kilkumetrowa do domu jednorodzinnego. Fajnie, ponieważ było tam dosyć tanie, jeśli chodzi o czynsz. Też dosyć ruchliwa ulica, więc tych klientów zdarzyło się dosyć sporo nałapać. No i generalnie nie było tam za dużo, tam chyba było jedno studio i to oddalone dosłownie nie jest 3 km ode mnie. Na tamten moment też miałem taki monopol, no i tam było fajnie. Natomiast po jakimś czasie, mniej więcej po roku, stwierdziłem, że no kurczę, jeżeli w tą branżę chciałbym wejść poważniej, to przede wszystkim musiałbym mieć współpracowników, z którymi mógłbym się wymieniać i dzielić jakimiś poglądami na temat tatuażu, doświadczeniami i tak dalej. No, a druga sprawa, że trzeba by to było przenieść do dużego miasta, do Poznania na przykład. I wtedy się przenieśliśmy na Pamiątkową, do budynku Greenpointu. Tam mieliśmy wynajęty apartament, gdzie były 4 stanowiska, tak w sumie na stałe. Powiększała się tam ekipa, generalnie troszeczkę osób się przewinęło przez to studio też. Aktualnie jesteśmy, tak jak mówiłem, na backstage'u, mamy drugi lokal, który jest w ulicy. W studiu pracuje 9 osób, jest 6 tatuatorów, piercer, ktoś od dżemsów i ktoś od piercingu. Ktoś od dżemsów, ktoś od menadżerowania. Kurwa, dobra, pogubiłem się. W każdym razie pracuje u nas w studiu 9 osób, 6 tatuatorów. To z takich najważniejszych informacji. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? No właśnie, to jest kurczę ciężkie pytanie, bo jeszcze 10 lat temu za cholerę nie powiedziałbym, że będę w tym miejscu, co jestem teraz. I to w dwie strony działa. Z jednej strony oczekiwałem trochę więcej, z drugiej strony mając tą świadomość, jakie jest życie i tak dalej, dzisiejszego punktu widzenia, no to jakby ktoś mi powiedział, że mogę coś takiego dostać za 10 lat pracy, no to brałbym to w ciemno.
W tej chwili myślę, że nie wybiegam aż tak daleko ze swoimi planami. Staram się jakby teraźniejsze kwestie ogarniać. Natomiast nie ukrywam, że gdzieś tam za jakiś czas marzyłby mi się wyjazd z Polski. Może nawet nie w celu już robienia tatuaży, ale po prostu jakieś tam sztuki i życia z jakiejś, nie wiem, tworzenia, kreowania. No to jest rzecz, która gdzieś tam bardzo mi siedzi w głowie. A jak widzisz branżę tatuażu za 10 lat? Myślę, że będzie ona dużo mniej autorska. Już jakby ten trend gdzieś tam towarzyszy nam od kilku lat. Autorskość w tej branży jest coraz mniejsza, ponieważ zapotrzebowanie ludzi na tatuaże jest coraz większe, klientów jest coraz więcej, a nie każdy z kolei chce artystyczny tatuaż. Niektórzy chcą po prostu dlatego, że ma dla nich, nie wiem, atrakcyjny wygląd. Więc myślę, że ciężko też wyrokować, co to będzie za 10 lat. Myślę, że też przez ten czas, co jestem w tej branży, ta branża przybrała tak bardzo się zmieniła, że kurczę, to jest w tej chwili naprawdę wróżenie z fusów. Nie, myślę, że nie jesteśmy gotowi na to, co będzie do końca, że to, ale ten pociąg już jedzie i albo do niego wsiądziemy, albo będziemy później się obrażać na to, że coś się zmienia, my jesteśmy nadal tacy sami, nie? Skąd zajawa na jiu-jitsu? To jest bardzo praktyczne podejście, na początku mi towarzyszyło. Kurczę, zwyczajnie musiałem schudnąć. Jak przychodziliście do mnie na dziarek gdzieś tam kiedyś i w ogóle, mogliście mnie kojarzyć jako takiego mojego ulanego grubaska. No ale to wszystko się kończy kiedyś i gdzieś tam przejrzałem na oczy, stwierdziłem, że warto by było coś ze sobą zrobić. Tak jak mówiłem wcześniej też, no trenowałem ten sport od mało lata, więc moment, kiedy przestałem trenować sport, był dla mnie po prostu jakimś takim, nie wiem, no słabym czasem, a też uważam, że sport fajnie porządkuje nasze sprawy gdzieś tam, które mamy w głowie, jakiś mindset po prostu porządkuje, gdzieś tak układa to wszystko, więc ja tak w ogóle w życiu mam, że jak coś się tam źle dzieje czy coś, to zazwyczaj się zwracam albo ku zajawce, czyli tatuażowi najczęściej, albo ku drugiej zajawce, czyli no sportowi jakby. Czym inspirujesz się w życiu tak na co dzień? Kurczę, bardzo mi się podoba to, co nas powszechnie otacza. Uważam, że inspirację można czerpać praktycznie z każdego elementu, który gdzieś tam nas otacza. Od fajnych kształtów, które możemy spotkać chociażby na mieście, po nie wiem, wlepki, hasła czy murale też na mieście. W dzisiejszych czasach jest tak duża dostępność jakby tych wszystkich materiałów, nie wiem, jakby mamy z czego się inspirować i jakby wydaje mi się, że też nie można zamykać się na jakąś jedną tam dziedzinę, w której się doskonalimy, z której czerpiemy i tak dalej, że fajnie jest mieszać to wszystko i ten mashup pomiędzy właśnie iloma stylami, pomiędzy różnymi inspiracjami i tak dalej, no to jest najbardziej pożądana w tej chwili rzecz przez artystów, przez klientów. Co gdyby nie tatuowanie? Kurczę, wiesz, że kilka razy o tym myślałem i za każdym razem dochodziłem do wniosku, że najprawdopodobniej ostro bym kombinował, żeby nie pracować nigdzie albo żeby pracować po prostu u siebie. Wydaje mi się, że na pewno nie sprawdziłbym się w żadnej korporacji ani w firmie, która ma jakąś określoną strukturę narzuconą przez kogoś z góry i tak dalej, że raczej dużo lepiej bym się sprawdzał w wszelkich zawodach kreatywnych i wolnych, więc myślę, że nawet jeżeli na początku bym pracował gdzieś, gdzie bym nie chciał, to docelowo bym raczej dążył do tworzenia właśnie różnych rzeczy. Bardzo mi się też podoba tworzenie nie do końca może obrazów, ale bardziej instalacji, takich, tego typu rzeczy. Nie mam z tym za bardzo doświadczenia, ale gdzieś jak na to patrzę z boku, no to bardzo zazdroszczę ludziom, którzy to robią. To będzie takie podstawowe pytanie, ale myślę, że wiele osób dalej je zadaje. Mhm. Więc skąd ksywa Ktof? Kurczę, no to też jest bardzo proste. Generalnie Ktof to jest skrót od imienia Krzysztof i wyobraźcie sobie, że gdzieś za granicą mówicie Krzysztof. Ja to ledwo wymawiam, mam wady wymowy, ale ledwo to wymawiam. A co dopiero jak ma to powiedzieć, nie wiem, Hiszpan albo kurde Anglik, no nie? No i gdzieś tak pomyślałem właśnie, że fajnie by było to tak skrócić, żeby też zrobić to może tak dużo bardziej przystępne dla właśnie, nie wiem, chociażby obcokrajowca. No i myślę, że Ktof to jest po prostu fajny skrót, pomimo że nie ma dwóch sylab, jak powinna mieć fajna ksywa. Dobra, to od razu możemy rozwiać kolejną legendę. Skąd KC Ink? Bez kitu, to jest kolejna legenda. Przez lata prowadzenia tego studia usłyszałem już tyle razy kcink, kcink i jakieś takie dziwne rzeczy. Nawet jak brałem fakturę ile razy na stacji benzynowej, pani mówi kcink, no ja pierdzielę, nie? I to się wszystko wzięło od imienia i nazwiska. A Ink po angielsku to jest stóż, jeżeli dobrze rozkminiam. I było K jak Krzysztof, C jak
Chudziński, czyli moje nazwisko, a Ink no po prostu było dołożone. Zresztą w tamtych czasach też bardzo popularnym było, w sensie w tamtych czasach, kiedy otwierałem studio, bardzo popularnym było nazywanie studia przedrostkiem Ink albo gdzieś tam z dodatkiem Ink na samym końcu. No, myślę, że to jest cały czas pokłosie Miami Ink. Ja tam myślę, że jakieś takie ostatnie pytanko. Co jest dla ciebie taką najwyższą wartością w życiu? Myślę, że mimo wszystko spokój. Że to jest rzecz, której mam najmniej w życiu, co prawda często na własne życzenie i gdzieś tam uważam, że jeżeli jest spokój, jeżeli jest czas, no ale to jedno z drugiego wynika, to zupełnie inaczej możemy funkcjonować w tym świecie, zupełnie inne decyzje możemy podejmować i dokonywać zupełnie innych wyborów. A myślę, że ten spokój na pewno te okoliczności w jakiś sposób uprzyjemnia. Dobra. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Też bardzo dziękuję. Było bardzo miło. Takieś trzy słowa tylko na pożegnanie. O kurde. To są dwa. Nie, no, spadajcie na dziary. Pozdro.